Cześć, witam w moim dzisiejszym kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam przedstawię oto taki magnetyzer i opaskę z magnesem na nadgarstek firmy Niteo. To on zakupiony w Biedronce już bardzo dawno. Za jakieś 8 zł. I od razu rozpakujmy to. Zobaczymy, co to jest i czy to w ogóle do czegoś się przyda, bo z zasady ma to magnetyzować. Tu jest taka paska na nadgarstek. Najpierw może ją Wam pokażę. I Teo też. Tu mam na przykład taką śrubę. Oczywiście nie założyć na nadgarstek. Po założeniu na nadgarstek tak to się prezentuje. Jak gdzieś wchodzimy, gdzieś pracujemy, to zawsze to może tu się nam przydać na jakieś pojedyncze gwoździe, śrubki. Się wszystko przyczepia. Taki modny zegarek. A tutaj mamy magnes. Nie tylko. Zaraz tutaj przygotowałem jeden śrubokręt, żeby go przetestować, czy to na pewno jest coś wart. Tutaj mamy śrubki. A więc do dzieła. Namagnetyzujemy to na początku. Zaraz sprawdzimy, czy to coś nam zadziała. O, proszę bardzo. O. Bardzo ładnie się dynda. Teraz zobaczymy, rozmagnetyzujemy to tutaj tym nosikiem. Aż łapie ostrość. Trochę pomoże pojeździć i wtedy sprawdzimy. I się nie magnetyzuje. Jeszcze tu mam w razie czego drugi. Albo nożyczki. Nożyczki. Nic się nie przyczepia. Magnetyzujemy nożyczki. I śrubka też się przyczepia. I gwóźdki też. Więc to wszystko na pewno działa. Na pewno może to się bardzo przydać, jeśli nie mamy śrubokrętów z magnesem. Jeśli nie mamy śrubokrętów z magnesem, to można, zawsze warto jest je namagnesować. Tak, to nie jest drogie, zawsze może się przydać. Tu macie właśnie nożyczki namagnesowane, więc myślę, że mogę polecić taki produkt za niewielkie pieniądze. Można go kupić oczywiście jeszcze w sklepach budowlanych typu Gastorana, Laure. Widziałem też to na AliExpress, więc w wielu miejscach można to dostać, więc jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz suba, żeby nie przegapić kolejnych moich odcinków, których na pewno niedługo będzie coraz więcej. Cześć!